nazwy, którą wybraliśmy, która towarzyszy temu konkursowi, czyli razem do zawodu. Numer jeden. Największa w kraju kwota przeznaczona na tego typu wsparcie szkół zawodowych. Szkolnictwo zawodowe realizowane w ramach tego przedsięwzięcia strategicznego. Jednostkami samorządu terytorialnego z naszego województwa oraz, co jest niezwykle istotne, z pracodawcami przygotowuje i realizuje przedsięwzięcie strategiczne pod nazwą Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniających potrzeby regionalnej, subregionalnego i regionalnego rynku pracy. Przedsięwzięcie strategiczne, a więc tłumacząc ten żargon unijny na polski, na język polski, niezwykle istotne dla nas. Coraz większym zainteresowaniem cieszy się szkolnictwo zawodowe. Wybór kierunku kształcenia zawodowego jest przez uczniów coraz bardziej świadomy. Natomiast podsumowanie konkursu, który przebiegał w czterech branżach kluczowych dla naszego województwa, rzeczywiście przerósł chyba nasze oczekiwania, dlatego że poziom tych prac, które zgłoszone zostały na konkurs, jest bardzo wysoki. I to stwierdzają zarówno przedstawiciele uczelni wyższych, którzy zasiadali w jury tego konkursu, jak i oczywiście praktycy, czyli sami pracodawcy. I takie branże były. Konkurs był bardziej popularny, żeby ta mapa, jeżeli ona będzie pasjonalna, będzie trwać. I to nie rok, nie dwa, nie trzy, nie pięć, nie dziesięć, tylko tak długo trwać, jak będziemy się pomocni biznesowo. Pierwotnie było 12. I to tak zdradzę. Wykonaliśmy model i projekt samochodu elektrycznego ze wspomaganiem ogniwami fotowoltaicznymi. Zdecydowaliśmy się na ten projekt z paru dość prostych powodów. Pierwszy, mieliśmy bardzo dobry wzór, ponieważ parę lat temu nasi koledzy z mechanika pojechali na projekt do Niemiec i wykonali cały samochód elektryczny z dwoma silnikami, bezszczotkowymi i paroma tymi bardzo fajnymi rzeczami i chcieliśmy się na tym wzorować. Ten projekt promuje Bytów, jak i sławne osoby, zabytki, wszystko co u nas się znajduje takiego atrakcyjnego i polega on na tym, że po prostu szukamy skrzynek w terenie. Po całym Bytowie ukryliśmy skrzynki, w których znajdowały się różne rzeczy. No ogólnie geocaching zachęca do aktywnego spędzania czasu, więc musieliśmy też szukać, chować, tak żeby inni musieli się naprawdę napracować. No i powiedzmy sobie przede wszystkim, przy pomocy czego się szuka tych skrzynek? GPS-a. Sam projekt jak gdyby przeszedł nasze najśmielsze oczekiwania, bo po tygodniu do nas dzwonili już ludzie z Rzeszowa, Krakowa, z Poznania, że oni po prostu sobie już chcą bukować wakacje i pytać się, hej, czy ty dasz radę do czerwca ukończyć ten projekt i gdzie tu się da u ciebie dobrze zjeść, gdzie tu jest jakiś dobry hotel. Oni po prostu planowali sobie pod ten nasz projekt już wakacje. Nigdy bym się nie zdecydował na liceum, technikum, zawodówka jak najbardziej. Jest świetny wybór. Trafia do Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni i projektu mikroprocesorów z Kostkę. Także pierwsze miejsce, natomiast tak. To jest to urządzenie dźwigowe, które stoi tam, czyli wszystkie te kształtowniki. Przedsiębiorstwa transportowe zarówno w Prebutach, jak i w Malborku. I zaproponowali utworzenie własnego przedsiębiorstwa, które spełniałoby oczekiwania ankietowane. Ma na celu aktywizację społeczną. Osoby, które potrzebują jakiejkolwiek formy pomocy mogą tam zgłosić tę potrzebę i do tej aplikacji także mogą.